Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi szereg szkoleń, szereg webinarów, szereg live chatów, które są skierowane nie tylko do obywateli, ale też również do naszych pracowników, by każdy podatnik, by każdy pracownik uzyskał odpowiednią informację o zakresie wprowadzanych zmian podatkowych. Jedną z form działania Krajowej Administracji Skarbowej są infolinie Polskiego Ładu. Infolinie Polskiego Ładu prowadzone przez Krajową Informację Skarbową, jak również przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest ogólną informacją, jeżeli chodzi o działania związane z Polskim Ładem. W województwie lubuskim wspieramy te działania Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W samym naszym województwie około 30 osób jest wyznaczonych do pracy w ramach infolinii, którzy na bieżąco, codziennie wspierają naszych obywateli w tym, by właściwe informacje do nich trafiły. Dlatego to również rozpoczęliśmy akcję dyżurowania w naszych urzędach skarbowych. Wszystkie jednostki województwa lubuskiego wydłużyły czas swojej pracy do godziny 19 i każdy, kto ma pytanie związane z Polskim Ładem, może taką informację na bieżąco uzyskać. Każdego dnia w każdym urzędzie skarbowym są osoby dyżurujące między godziną 8 a 19 i tutaj zapraszam, by na te specjalne dyżury, podczas tych specjalnych dyżurów również móc uzyskać właściwą informację, jeżeli chodzi o działania związane z Polskim Ładem. Ciekawą formą są również live chaty. Live chaty to nowoczesna forma dyskusji czy wyjaśniania problemów, głównie z księgowymi. Te live chaty są zorganizowane już od kilku dni i w ramach tych live chatów od poniedziałku do piątku nasze służby udzielają odpowiedzi na pytania, które na tych live chatach się pojawiają. To szybka i sprawna forma, by takich odpowiedzi udzielać. Tych pytań padają tysiące dziennie i na tysiące dziennie pytań nasi funkcjonariusze i pracownicy odpowiadają w taki sposób, by każde pytanie uzyskało swoją odpowiedź. ZUS wspólnie z Krajową Administracją Skarbową przygotował kolejny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, któremu zainteresowani będą mogli właściwie rozliczać i opłacać składki. W skład pakietu wchodzą szkolenia przez internet, indywidualna opieka dla przedsiębiorców w placówkach ZUS i KAS, która polegać będzie na organizowaniu dyżurów ekspertów KAS w wybranych placówkach ZUS oraz przedstawicieli zakładu w wybranych placówkach KAS. Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniach online lub przyjść do naszych placówek, odbędą się dyżury w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Pytania i odpowiedzi z tych dyżurów publikowane będą w mediach. Kolejnym elementem wsparcia dla naszych przedsiębiorców będzie kalkulator. Umożliwi on wyliczenie miesięcznej podstawy wymiaru składki oraz składki zdrowotnej. Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, za osoby korzystające z ulgi na start, preferencyjny składek oraz małego ZUS-u. Jest to narzędzie proste i intuicyjne. Korzystając z kalkulatora wybieramy miesiąc, wybieramy formę opodatkowania, również z listy i w zależności od formy opodatkowania wybieramy dochód lub przychód. Wciskamy przycisk oblicz i przedsiębiorcy otrzymają podstawę opodatkowania oraz składkę zdrowotną, którą są tylko i wyłącznie, potrzebują tylko i wyłącznie nanieść na dokumenty rozliczeniowe. Jeżeli chodzi o termin uruchomienia kalkulatora, to ten kalkulator zostanie udostępniony naszym przedsiębiorcom po uzyskaniu informacji z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącej publikacji przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału, co nastąpi 21 lutego. Także po 21 lutego nasi przedsiębiorcy mogą już z takiego kalkulatora prostego, intuicyjnego korzystać. I przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę naszym przedsiębiorcom o przesunięciu terminu płatności składek. Tym terminem jest 20 dzień każdego miesiąca i dodatkowo osoby prowadzące działalność będą musiały co miesiąc składać dokumenty rozliczeniowe, wykazując wyliczenie składki zdrowotnej według nowych zasad.